Cześć, witajcie na moim kanale 365 dni o piłce. Jesteśmy właśnie po spotkaniu derbowym pomiędzy Wisłą Kraków a Krakowią. Wisła Kraków wygrywa 1-0 po bramce Jawa Jebułacha na początku drugiej połowy. Przerywa też pasce 7 meczów, w którym tylko było jedno zwycięstwo. Także w dobrych nastrojach piłkarzy Białej Gwiazdy przed tą przerwą reprezentacyjną. Co trzeba powiedzieć o spotkaniu, to na pewno, że widzieliśmy dwie twarze Wisły Kraków. W pierwszej połowie podopieczni Guli wyszli w mocno defensywnym nastawieniu, właściwie nie wychylali nosa ze swojego pola karnego, ale bohaterem numer jeden zdecydowanie był Mikołaj Biegański. To on zapewnił Białej Gwieździe bezbramkowy remis do przerwy. Minimum 3 stuprocentowe sytuacje, które wybronił na linii, wpisał się świetnie, interwencje klasy światowej. W formacji Wisły, tak jak widzicie na obrazku, widzieliśmy Michała Frydrycha wreszcie na swojej nominalnej pozycji. Była w Krakowie dyskusja a propos ustawienia Czecha, którego trener Gula widział w drugiej linii i którego częściej wystawiał właśnie tam. Nie wyglądało to najlepiej, na szczęście wrócił do ustawienia sprzed tej rewolucji i obok Macieja Sedloka Czech wyglądał bardzo pewnie i trzymał defensywę Białej Gwiazdy. Dobre słowo też dla Jana Klimenta, którego nie było w Wiśle przez ostatnie 3 spotkania na rzecz Brana Forbesa. Wiem, że reprezentant Kostaryki pauzował z uwagi na żółte kartki, ale Kliment świetnie go zastąpił. W końcówce spotkania zszedł na rzecz Dora Hugiego. Wiemy, że Czech miał problem z prawdopodobnie naciągniętym mięśniem. Natomiast wtedy też Wisła się przeformatowała, zaczęła grać bardziej defensywnie i wykorzystywała Dora Hugiego jako takiego fałszywego napastnika i wyglądało to całkiem nieźle. Trzeba powiedzieć, że strzelona bramka odmieniła Wisłę. Dała drużynie wiary, bo obok przeciętnej gry w pierwszej połowie nie można przejść obojętnie obok słabej formy, o której już wspomniałem. Krakowska Wisła nie miała ostatnio łatwo, tylko jedno zwycięstwo z Górnikiem od pamiętnego meczu z Lechią Gdańsk, a tak piłkarze Wisły albo odnotowali wysokie przegrane, jak na przykład z Lechem Poznań czy ze Śląskiem Wrocław, oba mecze po 5-0, czy remisy po bezbarwnej grze. Co do Krakowi, która odważnie podeszła do tego meczu, może żałować głównie tej pierwszej połowy, w której była drużyną przeważającą, ale na drodze do szczęścia stanął wspomniany Mikołaj Biegański. Dobrze wyglądał oskrzydlający i uczestniczący w akcjach ofensywnych Kamil Pestka oraz Hancza, bo to właśnie lewą stroną atakowały najczęściej pasy. Nieobecnym w tym spotkaniu był Pelewan Amersfoort, to znaczy grał, ale nie widać go było na boisku, a jest on naturalnym liderem podopiecznych Michała Probierza. Już w samej końcówce było blisko, by Wisła wyszła na dwubramkowe prowadzenie. Michał Szkwarka zagrał w pole karne niestety zbyt mocno i piłka, która była przewidziana teoretycznie do szoty, została podana do Jebłacha, który się z tym nie zabrał, nie oddał strzału. A tak było bardzo blisko, by Wisła wyszła na dwubramkowe prowadzenie. Jak to w spotkaniu derbowym bywa, nie obyło się bez starć, przepychanek, zachowań mocno emocjonalnych. Mecz obfitował w aż 6 żółtych kartek, ale trzeba powiedzieć, że sędzia spotkania panował nad całą sytuacją. Wisła 1, Krakowia 0, tak wygląda tabela po spotkaniu. Tak jak wspomniałem wcześniej, Wisła kilka pozycji w górę w tabeli i zrównuje się z Krakowią. Obie krakowskie drużyny mają po 17 punktów. Dzięki, to tyle ode mnie na dzisiaj. Kanał 365 dni o piłce. Ja Was pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych podcastach.